Witam Państwa. Przedstawię, w jaki sposób dokonać pomiarów elektrycznych w jednostkach Fujitsu VRF AirStage oraz w jednostkach Split. Zapraszam do pomiarów. Dokonamy pomiaru napięcia trójfazowego przy jednostce VRF-VR. Elektrodę pierwszą przyłóż do zacisku L1, elektrodę drugą do zacisku L2. Napięcie 412 V pomiędzy L1 a L3. 412 V oraz L2, L3. 412 V. Napięcia zbliżone do siebie, pomiar prawidłowy. Znamionowe napięcie w sieci to 400 V. Dokonamy pomiaru pomiędzy fazą a przewodem neutralnym, czyli napięcie fazowe. Pomiędzy L1 N 236 V, L2 N 233, L3 N 235. Sprawdźmy jeszcze L1 oraz przewód ochronny 235, L2 przewód ochronny 233, L3 przewód ochronny 235 V. Pytanie, jakie napięcie będzie pomiędzy N a przewodem ochronnym? Nie powinno być żadnego napięcia. Napięcie równa się 0 V. Przejdźmy do wykonania pomiaru poboru prądu. Pomiar prądu przemiennego wykonujemy amperomierzem cęgowym. W zależności od badanego zakresu pokrętło ustaw na odpowiednią wartość. W naszym przypadku wybieramy 60 A. Cęgami chwytamy przewód fazowy L1. Zwrócić uwagę należy, by przewód przebiegał przez środek oczka, jak też i prostopadle do jego powierzchni. Odczyt 3,8 A. Śmiało możemy zmniejszyć zakres z 60 do 6 A, tak by pomiar był dokładniejszy. 3,68 A. Chwytamy drugi przewód. 3,64 A. Chwytamy przewód trzeci. 3 ampery. Pobór prądu na każdej z faz zbliżony, ponieważ sprężarka jest trójfazowa, czyli obciążenie symetryczne. Sprawdźmy, jaki prąd popłynie przewodem neutralnym. Pobór prądu bliski 0, czyli zgodnie z oczekiwaniami odbiorników symetrycznych. Przewód ochronny również bliski 0. Przejdźmy do pomiaru rezystancji, inaczej oporności. Ustaw pokrętło miernika na znacznik ohm. Wskazanie OL oznacza open loop, czyli układ rozwarty. Jeżeli obwód jest zamknięty, wartość rezystancji jest 0 ohmów. Wykonamy pomiar rezystancji uzwojeń sprężarki. Przykładamy jedną elektrodę do jednego końca uzwojeń, drugie do drugiego. Wskazanie na mierniku to jest 0,8 Ohma. Przykładamy pomiędzy kolejnymi dwoma uzwojeniami. Odczyt 0,8 Ohma. I potwierdzamy jeszcze pomiar pomiędzy kolejnymi uzwojeniami 0,8 Ohma. Uzwojenie sprężarki prawidłowe. Jak widzicie Państwo, jest ono niewielkie. W analogiczny sposób wykonujemy pomiar rezystancji termistora. Elektrody miernika przykładamy do kostki przyłączeniowej. Odczytujemy wskazanie 49,1 kOhma. Ważne, by dobrze odczytać krotność. Kiloohm. Odczyt porównujemy z tabelą, ponieważ rezystancja termistora jest zależna od temperatury otoczenia. Gdy obwód będzie otwarty, wskazanie będzie OL. W przypadku zwarcia 0 Ohm.
a sprawdźmy, jak płynie prąd w jednostce jednofazowej. Zapraszam. Pomiar napięcia przy jednostce jednofazowej. Przewód fazowy, neutralny, jak też i ochronny. Pomiar napięcia, pokrętło na volt, przemienny. Przykładamy elektrodę zacisk L, druga elektroda zacisk N. 231 V, fazowy oraz uziemienie 232 V, neutralny uziemienie, wartość bliska 0. Dokonamy pomiaru pobór prądu przez urządzenie. Miernik cęgowy ustawiamy na ampery, chwytamy przewód fazowy. A. Sprawdźmy, jaki prąd płynie przewodem neutralnym. Chwytamy przewód neutralny. W odróżnieniu do odbiorników trójfazowych, przy jednofazowym przewodem neutralnym płynie prąd taki sam jak przewodem fazowym. Sprawdźmy przewód ochronny. Przewodem ochronnym nie płynie prąd. A jak wykonać pomiar ciągłości przewodu? Już wyjaśniam. Odłącz przewody pomiędzy jednostkami. Złącz przewody. Dla naszego pomiaru nie podłączę przewodu czarnego. Przechodzimy do jednostki zewnętrznej. Odpinamy przewody przy jednostce zewnętrznej. Miernik ustawiamy na sygnał dźwiękowy. Pomiędzy szarym a niebieskim sygnał dźwiękowy oznacza, że ciągłość obwodu występuje. Natomiast pomiędzy niebieskim a czarnym wynik OL, czyli układ rozwarty. Brak ciągłości przewodu. To wszystko na dziś. Pamiętaj, że pomiary może dokonywać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Zapraszam do kolejnych odcinków. Subskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia.